Druga pula grantów na sport w Wyrmniku rozdana. W drugim konkursie miasto przeznaczyło na sport prawie 3,5 miliona złotych. Tym razem obyło się bez niespodzianek. Najwięcej pieniędzy, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zgarnie klub żużlowy ŻKS ROW Rybnik. Przypomnijmy, kilka tygodni temu miasto rozdało pieniądze na sport w ramach pierwszego konkursu. Wtedy rozdysponowano prawie 3 miliony złotych. Burzę wywołał brak dofinansowania choćby dla klubu żużlowego czy koszykarek. Powodem tego, jak podkreślał Piotr Masłowski, były błędy formalne we wnioskach. Po pierwszej puli grantów wiceprezydent Rybnika postanowił przeszkolić wnioskodawców. Słowa dotrzymał, a na szkoleniu, jak widać, pojawiły się tłumy. Zainteresowanie było ogromne. Jeszcze nie prowadziłem szkolenia dla 100 osób. To było bardziej wykład niż szkolenie. Tak faktycznie, ale przyszło około 100 ludzi, czyli sala w bibliotece była pełna. Były takie osoby, które zgłaszały uwagi i tym razem uczestniczyły, ale byli też tacy, którzy zgłaszali uwagi i tak nie przyszli, także no jak zawsze. Dzisiaj opublikowano podział miejskich pieniędzy w ramach drugiego konkursu. Najwięcej pieniędzy, bo prawie 2,5 miliona złotych, zasili konto klubu żużlowego ŻKS ROW Rybnik. Ponad 300 tysięcy złotych otrzyma basket ROW Rybnik, a 70 tysięcy trafi do Towarzystwa Lekkoatletycznego ROW Rybnik. A czy sami rybniczanie orientują się, które dyscypliny rządzą w mieście? Na hasło sport w Rybniku, co pani przychodzi na myśl? Która drużyna, może jaka dyscyplina? A ja futbol, piłka nożna. I żużel, proszę panią, żużel. Żużel pierwsze miejsce i piłka nożna też pierwsze miejsce. Sport w Rybniku, klub Oktagon Rybnik oraz basen. Na hasło sport w Rybniku, co jako pierwsze przychodzi na myśl? A jako pierwsze przychodzi sport, który się nazywa żużel. A piłka nożna. Łącznie miasto przeznaczy w tym roku na sport prawie 6,5 miliona złotych.